W tym miejscu są nowe tory tramwajowe, są z uczniem, a będą jeszcze z zielonym todowiskiem. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale zaczynamy. Tramwaj kierunek obozowa. Witam Was tutaj, czyścimy I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek obozowa Po prawej stronie macie przystanek kolejowy Warszawa-Koło. Na dole pod nami jest przystanek autobusowy PKP-Koło. Natomiast my się znajdujemy nad Prymas Tysiąclecia, które jest z wiaduktami tutaj nad ulicą Obozową. Po środku jest środowisko tramwajowe, a tam pomiędzy jezdniami jest przystanek tramwajowy właśnie PKP-Koło. Tutaj został również przebudowany w ramach tej inwestycji. Dużo się tu zmieniło, a dużo się jeszcze zmieni w ciągu najbliższych Kilkunastu lat. Tak, wiem, odjeżdżam z przyszłością, ale niestety, tak to trzeba myśleć, obozowa to jest jedna z tych inwestycji, właściwie jedna z tych dróg, która po prostu potrzebuje dużej przebudowy i cały czas od ładnych kilku lat nie może jej uzyskać. I już wiem, już na początku filmu mogę wam powiedzieć, że całość dopiero się zakończy po 2030 roku, a właściwie w 30 dopiero się to wszystko rozpocznie. Natomiast zaczy, zaczynając od tego, co się już wydarzyło, to jest to, że oczywiście w ostatnich miesiącach, właściwie do połowy lipca, było przebudowane to w tym.

Aktualnie tu możecie zobaczyć już nowy przystank PKP Koło, wyasfaltowane w tym miejscu, tłuczeń nowy dozłożony jak i również całe nowe torowisko tramwajowe, znajdujące się bezpośrednio pomiędzy pętlą Koło, jak i również właśnie przystankiem PKP Koło. W tym miejscu, z przystankiem PKP Koło zostało wymienione całkowicie torowisko tramwajowe, są nowe przejścia dla pieszych, nowe azyle, przejazdy tramwajowe przez jezdnie, przez skrzyżowania wszystkie, jak i również właśnie nowe przystanki tramwajowe, znaczy tutaj została wymieniona płyta peronowa dla przystanków tramwajowych, czyli jest po prostu w nowy, e, nowa Kostka, nowa, nowy chodnik, a właściwie tam są te nowe płyty 50 na 50 cm. Tutaj mamy przystanki tramwajowe, które na razie nie spełniają standardów, które tramwaje chciały szczycić się w Warszawie. Czyli są tutaj przystanki tramwajowe, z których trzeba wysiadać na jezdnię. Oczywiście są przystanki takie, gdzie to jest preferowane, i należy tego w inny sposób zrobić, jak na przykład na tym mieście, gdzie konserwator zabytków nie pozwolił na inny sposób zagospodarowania takiej przestrzeni. Natomiast tutaj takiego problemu nie ma. To nie ma problemu z konserwatorem zabytków, tylko jest problem z Zagadaniem się różnych spółek, aby w końcu zrobić jedną dużą przebudowę. Na razie musimy się nacieszyć tym, co mamy, bo konkretne dobudowanie przystanków tramwajowych w tym miejscu rozpocznie się dopiero w przyszłym roku. Ale zaraz o konkretach. Najpierw jeszcze zateknijmy sobie, jak tutaj się to pozmieniało w ostatnim czasie. No, na całym odcinku możecie zobaczyć właśnie nowe przejezdy tramwajowe. Nowy asfalt na wszystkich torach tramwajowych, gdzie jest właśnie takie jakieś skrzyżowanie. Te wszystkie miejsca były w ostatnich tygodniach, pomiędzy lipcem, na przełomie z czerwca i lipca, były te przejazdy i odcinki obozowej zamykane. Te tramwaje też dosyć długo nie jeździły. Jeździła linia zastępcza autobusowa Z23, jak dobrze pamiętam. No i było tutaj duże utrudnienie, ukrywajmy tego, tak? jakby jeżdżenie tam, brak tramwajów na obozowej, gdzie normalnie autobusy pełnią komunikację co najmniej taką dorywczą. Nikt tutaj nie jeździ głównie autobusami, tylko tramwajami się wszędzie jeździ. To był oczywiście duży minus, na szczęście to się wszystko zakończyło i. Na razie możecie się zastanawiać, dobrze. A widzę, że na początku powiedziałeś, że będzie tutaj doschodnik. No to UR-ROZHODNIK. Rozchodnik oczywiście się pojawi i to już tej jesieni. Ze względów technicznych rozchodnik się dopiero pojawi teraz. Nie był teraz ustawiany, więc zielone środowisko pojawi się już tej jesieni. Jak i również jeszcze jakieś inne mniejsze prace się w tym miejscu będą realizowane. Ja również wtedy się pojawię z kolejnym materiałem, abyście mogli zobaczyć, jak to się zmieniło z starego środowiska, kiedy nagrywałem tą inwestycję, do tego momentu, w którym aktualnie, e, znaczy w którym aktualnie to wygląda tak, jak to wygląda i w tym momencie, gdy tu już będzie rozchodnik. Będzie to całkiem ciekawe porównanie, więc czekajcie na nie, natomiast to się jeszcze wszystko mocniej zmieni. Bo tak jak ja powiedziałem przed chwilą, w 2024 roku będzie kolejna przebudowa, a właściwie tramwaje zapowiadają, że to będzie trzeci etap tej przebudowy, czyli dobudowanie przystanków tramwajowych yy, takich normalnych. Czyli tak, jak właśnie w tym miejscu na przystanku koło. Co to oznacza? Oznacza to, że nie będzie trzeba przechodzić przez jezdnię, tylko będą przystanki bezpośrednio obok todowiska tramwajowego, dostosowane dla wszystkich osób, dla niepełnosprawnych, dla osób z wózkami, i w ten sposób to będzie w tym miejscu funkcjonować. Zaraz powiem więcej o tym, natomiast na razie kawałek historii. Ciekawostka jest taka, że kiedyś stąd tramwaje od Pętli Koło wyjeżdżały poza Warszawę i jechały do Bornenlowa. To była jedna z nielicznych tras tramwajowych w Warszawie, która wyjeżdżała właśnie poza granicę Warszawy. Teraz to jest całkowicie nie do, nie do pomyślenia, natomiast w tym miejscu, i jest tego symbol. Możecie zobaczyć, że tutaj mamy dwa osobne, niezależne wiadukty tramwajowe. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie w tym miejscu kiedyś ta trasa tramwaja była po jednym torze, dotąd, stąd do Boernerowa. I kiedyś ta trasa tramwaja wyglądała zupełnie inaczej. Teraz jedzie wzdłuż Dawizyno 33, a kiedyś jechała bezpośrednio, prosto, radiowo. Tak, możecie sobie tego nie wyobrażać, jak tramwaj mógł jechać radiowo. I już Wam tłumaczę. Kiedyś nie było lotniska Babice. Kiedyś lotniska Babice też miało dwa pasy. Aktualnie jest znaczy, no są teraz dwa pasy. Jeden jest trawiasty, drugi jest betonowy. Natomiast kiedyś były dwa pasy betonowe i jeden z pasów betonowych, to aktualnie jest po śląski. śląskim. Dlatego w związku z wytyczeniem i tworzeniem nowego lotniska musiało być przedstawione terowisko tramwajowe, bo na dolewolu nie można było go postawić. No bo po prostu jak tramwaj wajby przejeżdża przez środek pasa statutowego. I to dowisko tramwaja zostało przeniesione na trasę mniej więcej, którą już aktualnie znamy, czyli wzdłuż y, y, dewizynu 303, a później jeszcze sama trasa tramwaja zmieniła się podczas budowy samej trasy S8. Więc trochę się tutaj zmieniało, to cała y, trasa jest cały czas bajeczna, jest krótki odcinek jednotorowy i na pewno dużo miłośników i ogólnie pasjonatów komunikacji miejskiej tam pojechało po prostu, żeby zobaczyć, jak te tramwaje jeżdżą. dwudziestka często też w związku z tym y, ma problemy, bo tam specyficznie trzeba jeździć. Kiedyś może Wam opowiem dokładnie, jak ten cały system działa. I też często tam wywala napięcie. Żeby to zrobić, muszę jednak nieco więcej pozwolić, właśnie od lotniska Babice. Jeżeli byście byli zainteresowani tym tramwajem do Bornelowa, jego historią i jak działa to funkcjonuje, dajcie mi znać w komentarzach. Tymczasem wracając do obozowej, bo właściwie nad nią lecimy cały czas to jeszcze powiem parę ciekawostek. Jedną z ciekawostek jest to, że jakieś już ładne parę lat temu e, tramwaje warszawskie robiły przebudowę do zjazdów do zakładu energetyki takcyjnej i torów, t jeden, który się znajduje właśnie tam obok, e, wzdłuż, obok obozowej. To był jeden z inwestycji, którą też nagrywaliśmy z Sykutem i to już miało miejsce, jak dobrze pamiętam, jakieś 3 lata temu. Inny element ciekawy to jest to, że w okolicy też właśnie wtedy powstawała nowa benta autobusowa, która niedawno została oddana do użytku w całości, chociaż nie do końca, bo cały czas ma jeszcze dwóch ładowarek dla autobusów elektrycznych, więc dlatego prapenta autobusowa jeszcze nie jest w pełni wykorzystywana przez ZTM jakby mogła być. Natomiast pomijając to, na koniec chciałem powiedzieć Wam o tym, co jeszcze się tutaj zmieni. W 2024 roku, czyli w przyszłości, pomijając dobudowanie wszystkich przystanków tramwajowych, właśnie bezpośrednio obok torowiska tramwajowego, powstanie też dodatkowe wejście na przystanek tramwajowy PKP Koło. Będą wyjścia od strony zachodniej, powstanie tam nowe przejście dla pieszych. A pomijając to, tędzie też kompleksowa przebudowa całej Ulicy Bozowej. Kiedy? Po 2030 roku. Przynajmniej takie są aktualne zapowiedzi, które dostałem od dyrektora ZDMu. W poprzednim materiale pokazałem wam całą wypowiedź, dyrektora teraz Wam ją skrócę, Do najważniejszych elementów. Yy, musi się ze sobą dogadać trzy spółki. ZDM, MPWiK, jak i również Tramwaje Warszawskie w ramach jednej głównej, totalnej przebudowy ulicy Obozowej, tak żeby ta, ta ulica zmieniła swój aktualnie wygląd, żeby powstała nowe tutaj jezdnie, to blisko tramwajowe nowe, sieć taksyna nowa, jak i również nowa trasa rowerowa wzdłuż ulicy Obozowej. To wszystko musi się zmienić, ale na razie muszą się te wszystkie trzy ze sobą spółki dogadać. Nie wiemy na razie, kiedy to się oczywiście stanie, więc to jest oczywiście duży minus. Wiemy na razie też, że nie ma finansowania i że trzeba się jeszcze dogadać w postaci konsultacji społecznych z mieszkańcami, a wiemy też, że nie udało się to zrealizować w przeciągu ostatnich kilku ładnych lat i mieszkańcy często raczej e, torpedowali wszelkiego rodzaju projekty. Miało być trasa tramwajowa z jednej strony, z drugiej strony i ostatecznie nie mamy żadnej przebudowy. Tramwaje cały czas Muszą wymieniać swoje środowisko bez przebudowy głównej, totalnej, bo pomiędzy spółkami i mieszkańcami cały czas są konflikty. Przynajmniej takie mam informacje z różnych środowisk. Dajcie mi znać, czy może się mylę. Może już sytuacja się polepszyła i przebudowa jednak jest bliżej niż dalej. Chociaż według mnie cały czas będziemy musieli czekać na tą przebudowę po zakończeniu 2030 roku. Może się coś rozpocznie. W skrócie po zakończeniu przebudowy warszawskiej siednicy kolejowej. Tymczasem to było na temat tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie obrudem i jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny materiał z tramwajki na Kobozo, tak jak powiedziałem, pojawi się na jesieni, kiedy już pojawi się cały rozchodnik i oczywiście kolejne będą, jak będą powstawać nowe te przystanki tramwajowe wzdłuż lodowiska tramwajowego. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich moich wspierających, dzięki którym mogę realizować te filmy i kolejny film, jutro to będzie albo z jego nowa, z podsumowaniem albo z czegoś innego, bo jeszcze nie wiem. O, trochę mi się. Nie... bo trochę nie mam czasu tutaj nagrywać, a cały czas jutro wracam do Warszawy, więc trochę więcej będę mieć do nag... zrealizowania na głowie. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!